Scholars, gościć Was na dzisiejszym webinarze. No i chciałbym standardowo na początek zadać pytanie, czy nas widać, czy nas słychać. Napiszcie tutaj proszę na oknie czatu. Będziemy wiedzieli, czy jesteśmy z Wami, a Wy właściwie, czy Wy jesteście z nami. Widać, słychać, dzień dobry. Bardzo się cieszę. Powiem też, że mamy taki zwyczaj, że bardzo chętnie zapraszamy Was właśnie do korzystania z okna czatu. Na początek może napiszcie, czy to jest nowy dla Was temat, skąd jesteście, będzie nam po prostu milej wiedzieć, że jesteście z nami, jesteście interaktywni. Witam Was na webinarze poświęconym tematyce zrozumienie cyberbezpieczeństwa i dyrektywy NIS-2, implikacje dla rynku pracy, bo myślę, że to jest bardzo istotny temat, ale myślę, że jeżeli tutaj są również osoby, które zajmują się cyberbezpieczeństwem w firmie i w jakiś sposób będą musiały z tej dyrektywy korzystać, na pewno też dla siebie coś znajdą, więc zachęcam do śledzenia uważnie. A teraz powiem kilka słów o nas, dla Future Scholars, kim jesteśmy i dlaczego akurat też zachęcamy Was do obszaru cyberbezpieczeństwa. Ponieważ jesteśmy szkołą zawodów przyszłości, lubimy sobie mówić, że szkołą nowych zawodów albo po prostu kompetencji cyfrowych, dlatego że IT to przecież nie tylko programowanie, to jest wiele obszarów, takich jak chociażby również cyberbezpieczeństwo i dlatego już od wielu lat staramy się przybliżyć Wam tajniki IT, nauczyć nowych zawodów. Jesteśmy szkołą, która ma bardzo kompleksowe i indywidualne podejście do wszystkich słuchaczy, dlatego że rozpoczynamy kontakt z Wami od różnych form doradztwa, a tu jest napisanego zawodowego, ja bym raczej powiedział doradztwa kariery, postaramy się od razu na dzień dobry również przekazać Wam, jakie możliwości kariery budować w IT. Oferujemy naukę poprzez bardzo elastyczny i dostępny model nauki, który zapewnia dostęp 24 godziny na dobę w bardzo elastycznym modelu nauki, więc tutaj brak czasu czy inne obowiązki zawodowe często nie mogą być przeszkodą do tego, żeby z nami rozpocząć taką przygodę. Staramy się również, aby wesprzeć Was w rekrutacji po odbytych kursach, tak żeby ułatwić Wam start w ścieżce kariery. Uczymy bardzo wielu zawodów w obszarze IT, bo tak jak wspomniałem, nie uczymy tylko zawodów programistycznych, tak jak Python, jak Java, języki frontendowe, ale uczymy też takich zawodów jak chociażby tester oprogramowania, cyberbezpieczeństwo, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, różne formy testowania. Dla osób bardziej związanych z zarządzaniem uczymy z frameworka skramowego, osoby, które lubią pracować z danymi, uczymy data science czy business intelligence, więc wybór jest dosyć szeroki, a jeżeli macie trudności, zapraszam do kontaktu ze mną lub z innymi doradcami z Future Scholars. Uczymy na pomocą naszej, tak jak powiedziałem, autorskiej platformy, która pozwala na naprawdę bardzo elastyczny model nauki, konsultacje jeden na jeden, praktyczne zadania, lekcje na żywo. Opis wszystkiego znajdziecie pewnie na naszych stronach, więc nie będę Was tutaj zanudzał i przejdę do tego, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest dyrektywa NIS-2. Kogo dotyczy, jakie są najważniejsze obowiązki dla podmiotów, więc tutaj właśnie tak jak powiedziałem, uwagę dla osób czy mikroprzedsiębiorstw, bo ich to też będzie dotyczyło. Zastanowimy się, jaki wpływ na polskie przedsiębiorstwa i organizacje będzie miała ta dyrektywa, jak wpłynie na strategię działania w obszarze bezpieczeństwa w organizacjach. Porozmawiamy sobie o tym, jakie są implikacje na rynku pracy, bo często spotykamy informacje, że gdzieś tam o cyberbezpieczeństwie się dużo mówi, ale jeszcze nie do końca i nie zawsze przekłada się to na oferty pracy na rynku, więc tutaj Joanna, którą za chwileczkę przedstawię, pewnie będzie też starała się o tym opowiedzieć, mówiąc również, jakie są możliwości kariery w obszarze cyberbezpieczeństwa. Na koniec pozostawimy sobie trochę czasu, żeby postarać się odpowiedzieć na Wasze
pytania w sesji Q&A. I tutaj taka drobna uwaga, zachęcam do tego, żeby pytania zadawać już teraz, natomiast nie niecierpliwcie się, jeżeli odpowiedzi nie będą padały od razu, dlatego że staramy się jak gdyby zostawić to na ten etap, ponieważ po pierwsze może się okazać, że przychodzi wam do głowy jakieś pytanie, o którym już opowie Joanna i w związku z tym nie będziecie musieli się nad tym skupiać, tylko lepiej po prostu posłuchać Joanny i zobaczyć, co ma nam do powiedzenia. Pytania mogą się duplikować, więc będzie też łatwiej, jak je sobie na sam koniec zbierzemy w taki pakiet pytań i odpowiedzi. Myślę, że to będzie dla was zdecydowanie korzystniejsze. Ja tak jak powiedziałem, nazywam się Marcin Konarski, Future Colors jestem doradcą kariery, z wykształcenia jestem ekonomistą po Wyższej Szkole Głównej, Szkole Głównej Handlowej, ale też mam ukończone studia podyplomowe z obszaru Digital Media, Digital Campus na warszawskim SWPS-ie, ponieważ jestem fanem nauki, lubię się uczyć, wyznaję zasadę Long Life Learning. To tyle ode mnie, bo to nie ja jestem tutaj gwiazdą. Gwiazdą jest dzisiaj Joanna, o której tutaj krótkie bio możecie przeczytać, ale myślę, że byłoby nie tak ten, żeby wyręczać ją i żeby ją przedstawiać. Myślę, że najlepiej to zrobi ona sama, więc no Joanno, parę słów o sobie, zapraszam. Dziękuję Marcinie za ten wstęp. Ja myślę, że gwiazdą tutaj będzie NIS 2 dzisiaj, a ja tylko ją zaprezentuję. Od ponad 20 lat zajmuję się obszarem komunikacji i marketingu i tak naturalnie może też ze względu na to, że zawsze jakieś technologie mnie pociągały, przeszłam w tę stronę cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Od 3 lat pracuję też w CyberClue, jestem współzałożycielką CyberClue, firmy, która zajmuje się szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem. Dość kompleksowo obsługujemy firmy w tym obszarze i w tej chwili bardzo intensywny czas właśnie mamy dzięki, można powiedzieć, dyrektywie NIS 2. Ja też byłam mocno wdrożona w cały proces tworzenia tej ustawy o KSC, znaczy jeżeli tak mogę powiedzieć, ale w każdym razie należałam do zespołu opiniującego, więc dość dobrze wiem, co się w temacie dzieje. No i przede wszystkim ja też sprzedaję usługi, które kupują przedsiębiorstwa, które zaczynają podlegać właśnie tej dyrektywie. Więc stąd wydaje mi się, że będę mogła dość wiarygodnie przedstawić wam dzisiaj, jak to wygląda od strony zapotrzebowania rynkowego na takie usługi, a co za tym idzie również ekspertów. Super, to już wiemy, że mamy do czynienia z niewątpliwie właściwą osobą na właściwym miejscu. Więc Joanna, oddaję ci głos, zapraszam do prezentacji. Okej, to ja teraz... przejdę do prezentacji, którą zrobiłam właśnie specjalnie na ten webinar. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Czy widać już moją prezentację, czy jeszcze nie? Prezentację widać. Dobra, nie na pełnym ekranie, a teraz na pełnym ekranie? Tak. Dobra, fajnie. To najpierw może takie kluczowe informacje, czym jest ta cała dyrektywa i czego dotyczy. Jest to dyrektywa unijna, która ma na celu zunifikowanie procesu ochrony przed cyberzagrożeniami w Unii Europejskiej. Dyrektywa, która teoretycznie weszła, a raczej praktycznie też weszła już w życie 17 października, natomiast my jako Polska mamy lekkie opóźnienie we wdrożeniu do naszego porządku prawnego. W tej chwili z nadzieją czekamy na styczeń 2025. Wiem, że plan jest taki, że najpóźniej powinien być to pierwszy kwartał przyszłego roku. Projekt nowelizacji wskazuje miesiąc vacatio legis oraz 6 miesięcy na dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów dyrektywy. Wydaje się dosyć długo, ale jest tak naprawdę dość krótkim okresem, biorąc pod uwagę zakres samej dyrektywy, o czym
za chwilkę też opowiem. Co takie bardzo motywujące jest dla firm i różnych organizacji, bo jak zobaczycie później, nie tylko dotyczy to przedsiębiorstw, ale też różnego rodzaju instytucji. Dyrektywa wprowadza kary już nie tylko, tak jak na przykład było przy RODO, dla przedsiębiorstw, ale również dla członków zarządu osobiście. I o tym też jeszcze powiem. Przede wszystkim dyrektywa została stworzona po to, żeby wyeliminować rozbieżności w państwach UE w obszarze cyberbezpieczeństwa, wzmocnić taką cyberbezpieczeństwo Unii Europejskiej. Co za tym idzie, rozszerza ona zakres na wiele nowych sektorów, które wcześniej nie podlegały tym odgórnym dyrektywom i wymaganiom. Bardzo duży obszar tutaj jest związany z zarządzaniem ryzykiem i to jest jeden z takich filarów dyrektywy NIS2, która narzuca nam wymaganie ciągłej analizy ryzyka i budowania planów postępowania z ryzykiem i tutaj właśnie wchodzi cyberbezpieczeństwo. Co jeszcze właśnie o tych karach, to jest też zawsze taki bat motywujący firmy i zarządy do dostosowania się do tych wymogów, to są kary. W tym wypadku bardzo wysokie, 7-10 milionów euro, 1,4 do 2% nawet obrotu rocznego. I tutaj to, co mówiłam, kary dla zarządów osobiste do 600% wynagrodzenia, czyli tu mówimy o półrocznym wynagrodzeniu, także od razu to zaangażowanie jest też inne zarządów. No i takim praktycznym i bardzo potrzebnym dla nas w tej chwili, w tym czasie, gdzie mamy potwornie dużo ataków hakerskich związanych zarówno z jakby takim postępującym kryzysem, jak i z wojną u nas w Ukrainie, ale generalnie światowym, to jest to skoordynowanie procesu jakby radzenia sobie z cyberniebezpieczeństwami, w tym ujawniania podatności systemów, ale również dotyczy to takich ataków socjotechnicznych, które często hakerzy populują z jednego kraju na drugi. I właśnie kogo dotyczy dyrektywa NIS2? Te sektory są bardzo szerokie, od całego sektora, no nie całego, ale w dużej mierze sektora publicznego, poprzez transport, ochronę zdrowia, zaopatrzenie w wodę pitną i ścieki. Bardzo szeroko tutaj weszła produkcja, zarówno firmy chemiczne, jak i spożywcze, firmy produkujące środki medyczne, elektryczne, maszyny urządzenia, pojazdy, i elementy automotive. Oczywiście infrastruktura cyfrowa, zarządzanie usługami ICT, ale także takie usługi jak pocztowe, czy nawet gospodarowanie odpadami, tu też mamy recycling, badania naukowe, czy cała bankowość i infrastruktura rynków finansowych, chociaż tutaj oni akurat już od lat KNF na nich wymaga bardzo restrykcyjne wymagania w tym zakresie, więc dla nich to nie jest taki ciężki temat. Mamy w zasadzie jedno ważne kryterium ograniczające, to jest kryterium wielkości. Firmy do 50 pracowników zazwyczaj nie podlegają tej dyrektywie, natomiast jest to też bardzo niski limit. Tak, czyli nawet większość małych przedsiębiorstw będzie się łapała pod tą dyrektywę. I co też ważne, tu mamy mowę w dyrektywie o zapewnieniu bezpieczeństwa łańcucha dostaw ICT.
Jeżeli popatrzymy szerzej na analizę ryzyka, to często to są nie tylko dostawcy ICT, ale inni krytyczni, którzy wpływają na ciągłość działania, więc tak naprawdę do tych firm dochodzi jeszcze pewnie kilka, jak nie kilkanaście tysięcy firm, które są dostawcami tych przedsiębiorstw, które znajdują się w tych sektorach objętych dyrektywą. Nikt tak naprawdę nie podjął się szacowania, ile to jest, ile będzie firm wchodzących w tą dyrektywę. Mówi się od 5 do nawet 20 czy 30 tysięcy, w zależności, kto próbuje tę liczbę oszacować. Wiemy, że będzie to bardzo dużo. I teraz, jakie są takie najważniejsze obowiązki tych podmiotów kluczowych i ważnych, bo dyrektywa robi takie rozróżnienie na podmioty kluczowe i ważne, ale obydwa mają w zasadzie takie same obowiązki, tam są pewne terminy różnicują. Więc tak, przede wszystkim ta analiza ryzyka, o której wspomniałam, z której wynikają wszystkie nasze potencjalne zagrożenia, do których przedsiębiorstwo musi się jakoś ustosunkować, czyli przygotować tak zwany plan postępowania z ryzykiem, albo je zaakceptować, albo coś z nimi zrobić. Później mamy wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych. To są zarówno procesy, jak i różne systemy, które pomagają nam ograniczyć te cyberzagrożenia. Zbieranie informacji o cyberzagrożeniach i podatnościach, tak zwany threat intelligence, do tego też przejdziemy, jak będziemy mówić o tej ścieżce kariery i możliwościach kierunków kariery w cyberbezpieczeństwie. Jest to temat, który niewiele firm dotychczas w ogóle jakby podnosiła. Podstawowe praktyki cyberhigieny i szkolenia. Tutaj NIS2 wprowadza duży nacisk na podnoszenie świadomości zarówno pracowników, jak i zarządów, bo wiemy, że to właśnie my jesteśmy tym najsłabszym ogniwem. I statystyki, badania pokazują, że w tej chwili w Polsce 75% ataków zaczyna się tak zwanym mailem phishingowym, czyli mailem, który dostaje jakiś przypadkowy pracownik albo nieprzypadkowy, bo mamy też targetowane takie kampanie phishingowe. I 90 do 95% ataków by się nie udało, jeżeli właśnie my, ludzie, pracownicy, byśmy wiedzieli, jak się zachować. Więc tutaj właśnie ten obowiązek wprowadzenia tych szkoleń i podnoszenia świadomości jest duży. Temat ciągłości działania, tu zarówno procesowy, techniczny, zarządzanie też kryzysowe, to bezpieczeństwo łańcucha dostaw ICT, o którym już troszeczkę mówiłam, również bezpieczeństwo zasobów ludzkich, czyli całe procesy przyznawania i odbierania dostępów i onboardingu. I oczywiście tutaj nasz taki, powiedzmy, główny temat, jeżeli mówimy o cyberbezpieczeństwie i szkoleniu z cyberbezpieczeństwa, to jest zarządzanie incydentami. I teraz, co to tak naprawdę zmienia dla Polski, dla całej Unii Europejskiej, ale też dla polskich przedsiębiorstw i organizacji? Po pierwsze, właśnie okazuje się, że cyberbezpieczeństwo to już nie domena dużych przedsiębiorstw, że te małe i średnie też będą zmuszone do wprowadzenia znacznie szerszych działań niż to było dotychczas. To, co my widzimy już w tej chwili, bo firma CyberClub zajmuje się usługami w obszarze cyberbezpieczeństwa bardzo szerokimi. My już w tej chwili wdrażamy w niektórych firmach właśnie te
obowiązki czy rozwiązania, które pozwalają firmom spełnić te obowiązki narzucane przez NIS-a drugiego. Pracujemy z zespołami IT, pracujemy z zespołami takimi cross-funkcyjnymi i widzimy, że to jest bardzo rosnący temat. Dlatego tutaj widzimy, że powstają dedykowane zespoły wewnętrzne, również takie cross-funkcyjne. Dzisiaj byłam na spotkaniu, na którym od strony klienta było 9 osób. Od zarządu poprzez dyrektorkę, dyrektora finansowego, dyrektora produkcji, rozwoju produktu, wcale nie tylko IT. Są też w niektórych organizacjach tworzone dedykowane stanowiska, czy wybierane dedykowane osoby, które zajmują się tym tematem. Firmy zaczynają dostosowywać albo wręcz tworzyć procesy, które pomagają właśnie spełnić te wymagania. Widzimy duży ruch formalizowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, bo w wielu organizacjach jakieś takie niepisane procesy czy procedury związane z bezpieczeństwem istnieją, ale zazwyczaj nie są spisane, nikt albo niewielka grupa tylko o nich wie, a tutaj też NIS 2 narzuca nam to właśnie sformalizowanie tych procedur i procesów. Bardzo wiele firm już widzi ten potencjał w podnoszeniu świadomości pracowników, albo właśnie już wie, że to przyjdzie, więc zaczynają w tej chwili też zamawiać czy kampanie podnoszące świadomość, czy kampanie właśnie takie phishingowe, gdzie testujemy pracowników reakcje na właśnie takie potencjalnie oszukańcze maile. I oczywiście szkolą swoich pracowników na różnych poziomach. Wzmocnienie infrastruktury to też jest duży temat. Tu mówimy o rozwiązaniach najróżniejszych technicznych, które firmy wprowadzają w celu zwiększenia czy monitoringu, czy ochrony po prostu przed cyberatakami. I właśnie bardzo duży temat to jest monitorowanie bezpieczeństwa i raportowanie, bo NIS 2 wprowadza też szerokie i dość restrykcyjne raportowanie w przypadku incydentów. I to raportowanie można jakby zrobić w kilku modelach. Albo jakoś manualnie starać sobie zebrać zapisy z różnych systemów i dojść do tego, co się tam tak naprawdę zadziało, albo za pomocą systemów, to są systemy tak zwane SIEM i SOAR, systemy, na których właśnie pracują analitycy SOC-a, bądź też wiele firm outsourcuje cały tak zwany Security Operation Center, czyli takie centrum monitoringu bezpieczeństwa, do firm wyspecjalizowanych w tym obszarze. To, co zaczynamy już widzieć i z czego się bardzo cieszymy, to niektórzy już nawet mówią, że mają cyberbezpieczeństwo w swoich strategiach. Wczoraj byłam na konferencji, na której szef bezpieczeństwa Krajowego Banku Gospodarczego właśnie mówił, że u nich to cyberbezpieczeństwo jest zapisane w strategii. To jeszcze jest wyjątek, ale myślę, że idziemy w tę stronę i to jest bardzo dobra wiadomość, bo wtedy dane i informacje o nas wszystkich będą na pewno bezpieczniejsze. A co za tym idzie? Oczywiście do realizacji potrzebni są specjaliści i to my już widzimy po ilości zapytań, jakie dostajemy od firm, od organizacji. Fajne jest to, że IT dzięki temu i często szefowie IT nam mówią, my to się cieszymy, że ta dyrektywa wchodzi, albo nie jesteśmy pewni, czy podlegamy, ale staramy się przekonać zarząd, że podlegamy, bo wtedy rzeczywiście dostajemy mandat na te działania. Dostajemy mandat na zatrudnianie nowych osób, na zatrudnianie specjalistów, na zatrudnianie firm, które nam pomogą te wymogi spełnić.
A co też jest bardzo fajne, dostępność tych miejsc pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa rośnie również w małych miejscowościach. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w zeszłym roku został wdrożony taki program Cyberbezpieczny Samorząd dla jednostek samorządu terytorialnego, z którego firmy, nie firmy, tylko właśnie te jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, starostwa czy jakieś większe jednostki, mogły dostać pieniądze na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. I wczoraj widziałam, na Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało, że z około 2300 gmin, które aplikowały o te środki, ponad 1200 w projekt wpisało system SIEM, czyli ten system do monitorowania, który właśnie jest używany albo w Security Operation Center, albo lokalnie w firmach i organizacjach, do których potrzebni są ludzie, którzy będą wiedzieć, jak patrzeć na te dane, jak wychwytywać, czy jest to rzeczywiście jakiś incydent bezpieczeństwa, czy tak zwany false positive, czyli taki alert, który nie okazuje się incydentem. Także w tym obszarze właśnie rośnie ogromnie też różnorodność pracy, która będzie na rynku dostępna. Jeżeli mówimy w ogóle o rozwoju kariery w cyberbezpieczeństwie, to ja zawsze mówię, to jest niesamowicie ciekawy obszar, bo jest bardzo zróżnicowany. Są zawody bardzo techniczne, związane na przykład, o tutaj mamy, z odzyskiwaniem danych, czy bezpieczeństwem usług chmurowych, czy bezpieczeństwem aplikacji, stanowiska związane z testami penetracyjnymi. Ale też mamy sporo pracy dla osób, które lubią na przykład analizę danych. Tu mamy osoby, które zarządzają, na przykład zajmują się threat intelligence czy threat hunting, czyli tak zwanym rozpoznaniem, szukaniem po pierwsze potencjalnych zagrożeń, a później analizą określaniem właśnie poziomu tych ryzyk dla danej organizacji. Mamy również osoby, które właśnie zajmują się na przykład audytami bezpieczeństwa. To w tej chwili jest bardzo dużo firm, robi sobie takie audyty zerowe, żeby zmapować to, co mają z wymaganiami dyrektywy NIS-2 i wiedzieć na tej podstawie, co muszą w dalszych krokach zrobić, żeby tą zgodność z dyrektywą osiągnąć. Są konsultanci bezpieczeństwa, którzy zajmują się albo obszarami technicznymi, ale również obszarami procesowo-proceduralnymi, obszarami bardziej strategicznymi. Także mamy tutaj taki szeroki wachlarz, a to jest tylko wycinek stanowisk, które możecie w cyberbezpieczeństwie znaleźć. Co jest fajne, tutaj jakby dzisiaj też rozmawiamy o tym analityku Security Operation Center, czyli tego naszego Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa, bo to jest właśnie szkolenie, które razem z Future Colors przeprowadzamy już, o, już było dużo edycji, tak. To jest świetny początek, jeżeli chcecie zapoznać się z cyberbezpieczeństwem, chcecie wejść w ten obszar, to jest świetny początek, ponieważ w takim centrum monitoringu jesteście częścią takiej pierwszej linii, to się nazywa ochrony, gdzie po pierwsze widzicie, jak takie incydenty wyglądają, czego one dotyczą, jak się je analizuje, jak się później je rozwiązuje, czy z nimi walczy, czy przywraca do funkcjonowania organizacja. Zawsze taki analityk SOC-a współpracuje z zespołami z różnych innych
obszarów, właśnie specjalistami tutaj i tymi technicznymi i właśnie osobami, które na przykład zarządzają podatnościami czy właśnie takim threat huntingiem i threat intelligence. Także jest to taki pierwszy krok, w którym można się rozeznać, jak szeroki jest to zakres i co wam się podoba. No bo ostatecznie bardzo ważne jest to, żebyście robili to, w czym się czujecie najlepsi. I często taki analityk SOC-a, on przechodzi taką ścieżkę pierwszej, drugiej, czasem trzeciej linii wsparcia, albo wychodzi później w jakieś inne obszary, zarówno techniczne, jak i te bardziej procesowo-proceduralne. Taką koroną cyberbezpieczeństwa jest tak zwany CISO, czyli Chief Information Security Officer. Jest to osoba, która zarządza cyberbezpieczeństwem w całej organizacji. Jest to takie najwyższe stanowisko w cyber security. I jest to osoba odpowiedzialna za całokształt bezpieczeństwa firmy. Niezależnie, czy są to obszary techniczne, czy takie biznesowo-strategiczne i również zarządcze. I tutaj z racji niedawnego Halloween pozwoliliśmy sobie na taki mały żarcik, że właśnie to jakby taką największą zmorą i strachem CISO jest, gdy wszyscy mają akces administratorski. No wiadomo, najgorzej jak ktoś kliknie w to, w co nie powinien. To tak w skrócie z mojej strony. Myślę, że teraz mamy wystarczająco czasu na odpowiedź na ewentualne pytania. Ja powiem tylko tak. Bardzo wiele tematów, które poruszyłaś, są tematami, które mamy na naszym kursie. No nie bez powodu właśnie Cyber Club było wybrane przez nas do stworzenia tego kursu jako niewątpliwie fachowcy. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani którymś z tych obszarów, o których rozmawialiśmy, możecie się nauczyć na naszym kursie. Tutaj wkleiłem wam link do naszej strony, dokładnie strony kursowej, gdzie jest opisane również tydzień po tygodniu, moduł po module, czego się możecie uczyć. Natomiast też prosiliśmy was o takie jakby pytania i krótkie informacje o was samych, żebyśmy też wiedzieli, na ile głęboko mamy wejść w ten temat, bo temat cyberbezpieczeństwa to jest temat rzeka. On jest strasznie ogromny. Jak widzieliście, ile tam jest ról i pozycji, to ja chyba naliczyłem ponad 16. W związku z tym zawsze od czegoś trzeba zacząć i myślę, że ten początek w cyberbezpieczeństwie właśnie w SOC-ach, to jest bardzo dobry pomysł na to, dlatego że w tym momencie będziemy mieli świadomość tego, co nam będzie się najbardziej w tym obszarze podobało. Tutaj ja widziałem już jedno z pytań, mianowicie ktoś zadał pytanie pierwsze, ja troszeczkę to powiększę. Czy kryteria podlegania pod NIS to jednoznacznie bycie przedstawicielem danej branży oraz kryterium wielkości, czy też spełnienie nawet jednego kryterium kwalifikujące pod NIS? To jest i. Czyli zarówno trzeba być jednym z tych sektorów, znaczy jakby pracować w jednym z tych sektorów oraz być firmą powyżej 50 osób. Są pewne organizacje, które zostały wskazane i wtedy jakby one jakby niezależnie od kryteriów po prostu tam są. Ale, to są głównie publiczne, różnego rodzaju publiczne instytucje. Ale powiedz, bo to też tak jest trochę w wypadku firm, czy decyduje jakby korowy sektor działania, czy może być też tak, że kiedyś tam firma tworząc sobie firmę w KRS-ie wpisała setki różnych możliwości, bo a może się przyda, taki zwyczaj lat 90. i mają gdzieś w swoim statucie, swojej działalności, mimo tego, że nie wykorzystują, któryś z tych sektorów wrażliwy. Czy one też będą podlegały pod NIS?
Z tego co wiem, nie decyduje lista PKD, bo czasem, jak wiadomo, mają firmy też tak trochę od sasa do lasa. Natomiast rzeczywiście to, co wykonują, ale tak ręki sobie nie dam uciąć i rzeczywiście w razie czego jeszcze potwierdzę to z działem prawnym. Natomiast nie spotkaliśmy się jeszcze przynajmniej z taką sytuacją. Super. To teraz tutaj padło drugie pytanie, mianowicie jak jest weryfikować, jeśli jest kryterium finansowe poza wielkościowym, czyli powyżej 50 osób lub 10... Jest 10 milionów, dokładnie, jeszcze tak. Albo czy łącznie? Łącznie, to jest też łącznie. Tak, tutaj to już nie wdrażałam się aż we wszystkie, ale rzeczywiście to kryterium 10 milionów również jest. To tutaj jeszcze było takie wcześniej zadane pytanie przez Artura. Czy powiesz nam coś o Cyber OT? Tak, OT to jest też bardzo duży temat, czyli dotyczy głównie firm, które w jakiś sposób mają część produkcyjną, w jakiś sposób, bo na przykład też energetyka, tak? Może nie uważamy, że to jest firma produkcyjna, ale jednak te systemy przemysłowe posiadają. Organizacje, które pracują na OT, mają jeszcze więcej wyzwań. Bezpieczeństwo OT jest zazwyczaj rozdzielane od bezpieczeństwa IT z różnych względów, zarówno z powodów technicznych, czyli często inżynierami OT, bezpieczeństwa OT są osoby, które również znają się na przykład na nie elektronice, no na przykład na sterownikach, tak, na automatyce, przepraszam, przemysłowej, bo do tego są jakby trochę jest inna charakterystyka. Z drugiej strony też na przykład jak mówimy o Security Operation Center, zazwyczaj są one oddzielane OT od IT z takiego względu, że OT zazwyczaj jest dużo bardziej krytycznym elementem. To znaczy jeżeli mamy jakiś zainfekowany na przykład komputer, to możemy go sobie po prostu odłączyć od sieci. I zazwyczaj te straty nie są takie duże. Natomiast jeżeli coś się dzieje w sieci OT, my nie możemy po prostu tak czegoś odłączyć, bo może się zdarzyć, że cała nasza produkcja albo właśnie na przykład dostarczenie energii czy dostarczenie wody, jeżeli mówimy o firmach zajmujących się dostarczaniem wody i przetwarzaniem ścieków, oni nie mogą tak sobie po prostu czegoś wyłączyć, tak? Więc są to zazwyczaj dwie oddzielne komórki, natomiast też widzimy taki trend, że już myśli się o tym łącznie. Ale jeszcze jakby też specjaliści bezpieczeństwa IT i OT to zazwyczaj są różne osoby. Mam nadzieję, że o to chodziło. Powiedziałaś, że tutaj jakby takim korowym pomysłem na skończenie kursu jest potem możliwość pracy w SOC-ach, ale powiedz mi, czy się mylę? Wydaje mi się, że wiedza zdobyta na kursie również pozwala, żeby dla firm mniejszych też świadczyć swego rodzaju pewne usługi takiego troszkę audytu bezpieczeństwa, dlatego że bardzo często te firmy są małe, nie mają świadomości, przychodzą, dochodzą do ściany, bo jest dyrektywa, której nie do końca znają, więc być może też już na samym początku istotne będzie też jakby podpowiedzenie im, w którym kierunku muszą iść, co mają dalej zrobić, że tak naprawdę nie są gotowe na dzisiejszą dyrektywę. Na pewno z jednej strony kurs daje sporo też takiej wiedzy i gruntownej, podstawowej.
I też właśnie pogłębionej dotyczącej rodzajów ataków, rodzaju rozpoznawania, metod rozpoznawania, metod reakcji, ale też co ważne, prewencji. Więc jakby jak najbardziej na pewno po takim kursie będziecie dużo bardziej kompetentni niż połowa informatyków, które pracują zwłaszcza gdzieś w jakichś mniejszych organizacjach. Żeby być audytorem i rzeczywiście doradzać, to oczywiście trzeba mieć już jednak troszkę większe doświadczenie. Zazwyczaj, ponieważ dyrektywa NIS-2 opiera się na dwóch normach, ISO 27001, to jest ISO związane z bezpieczeństwem informacji, oraz ISO 22301, które jest normą dotyczącą ciągłości działania. Zazwyczaj wymaga się, żeby audytor również taki audytor przeprowadzający te audyty zerowe pod NIS-a drugiego był audytorem wiodącym przynajmniej jednej z tych dwóch norm. Natomiast tak jak mówię, na pewno jakby takie kompetencje jakieś już dosyć gruntowne, nie eksperckie jeszcze, wiadomo, że jakby nawet jeżeli to jest, bo tutaj na tym naszym kursie wchodzimy dość głęboko w tematy. One są zarówno na praktycznych ćwiczeniach bazują, jak i na wielu przykładach. To nie jest taki kurs, który się robi w 2 dni i staje się ekspertem, tylko rzeczywiście to są 3 miesiące ciężkiej pracy z pracami domowymi, z konsultacjami indywidualnymi, z zadaniami jakby wykonywanymi na systemach, na których później możecie pracować. Więc ta wiedza jest rzeczywiście bardzo głęboka i się przyda. Natomiast tak jak mówię, żeby być audytorem, to jeszcze troszeczkę trzeba będzie nad tym popracować i trochę zgłębić. Tak, oczywiście. No jakby my zawsze podkreślamy, że wszystkie kursy, których my się podejmujemy, są kursami dla osób początkujących. Mamy ambicje nauczyć Was zawodu i pozwolić Wam aplikować na juniorskie stanowiska pracy, więc to jest dosyć jasne. Natomiast też jest trochę tak, przynajmniej według mojej wiedzy, popraw mnie, jeśli się mylę, że większość certyfikatów, które są w obszarze cyberbezpieczeństwa, tak naprawdę są certyfikatami dla osób, które już gdzieś tam mają co najmniej 2-letnie doświadczenie i taką dosyć gruntowną wiedzę, a w tej chwili brakuje wręcz tych specjalistów, którzy mają tą wiedzę, jeszcze nie tych high level, czy już z tym dużym doświadczeniem, z certyfikacją, która notabene akurat w wypadku, z tego co pamiętam, cyberbezpieczeństwa jest dosyć droga, bo są certyfikaty nieraz po $1600 za certyfikat. Więc ona jest dosyć droga, ale bardzo dużo brakuje właśnie ludzi takich, jak absolwenci naszych kursów, z dobrą, gruntowną wiedzą podstawową. Tak, i tutaj jeden jest aspekt taki, o którym już wspomniałam. Ten obszar, który NIS-2 narzuca, to jest między innymi analiza incydentów i raportowanie. Tak jak mówiłam, no teoretycznie można to robić na piechotę jak wszystko, z ołówkiem, tak, czy na Excelu. Natomiast generalnie wszystkie firmy, z którymi rozmawiamy i jakby wszyscy myślący, że tak powiem, nie wyobrażają sobie tego tak robić. To, co powiedziałam, że 1200 gmin zaaplikowało o system SIEM, to znaczy, że przynajmniej 2-400 osób będzie potrzebnych, co też jest takim totalnym minimum, dlatego że jeżeli mamy system SIEM, to znaczy, że mamy jakieś narzędzie, które nam automatycznie pewne rzeczy analizuje, wychwytuje i raportuje nam alerty, wysyła nam alerty. Natomiast musi ktoś być, kto przyjmie taki alert, przeanalizuje logi i zobaczy, czy to jest coś, co wynika z jakichś, nie wiem, procesów wewnętrznych na przykład, tak, albo z zaistniałej sytuacji, czy jest to rzeczywiście incydent. Jeżeli tak, to przeanalizuje, co się zadziało, co trzeba zrobić. Także to nie jest tak, że kupimy sobie system i każdy jest w stanie jakby użyć tego systemu. Więc to jest taki jeden bardzo malutki, a dlaczego mówię minimum, no bo zazwyczaj bezpieczeństwo monitoruje się 24 godziny
na dobę, no, to, czyli tak naprawdę razy 3 powinniśmy policzyć, bo nawet 3 full etaty to jest ta cała doba. Ale tak naprawdę, jeżeli firma chce mieć wewnętrznego SOC-a, to takie minimum to jest w zasadzie 7 osób, bo tam wchodzą w święta, bo muszą mieć jakiś backup, jeżeli ktoś się rozchoruje albo weźmie urlop na żądanie, tak? Więc mówi się, że do takiej jednej organizacji, która chce mieć wewnętrznego SOC-a, potrzeba jest przynajmniej 7 osób. Jeżeli sobie pomyślimy, że tych firm jest kilka albo nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, to robią nam się już ilości i najwięcej tych osób jest właśnie na tej pierwszej linii. Bo mamy SOC jest zbudowany, pierwsza linia, druga, trzecia. Pierwsza linia to są te osoby, które na bieżąco, całą dobę monitorują, co tam się dzieje w tym systemie. Oczywiście mają te alerty automatyczne, ale później muszą je przeanalizować. Druga linia to jest taka, jeżeli pierwsza linia stwierdzi, dobra, to jest naprawdę incydent i nie wiem, co teraz zrobić, to wchodzi do drugiej linii. W związku z tym tu już mamy trochę mniej osób. A trzecia linia to już jak jest poważny incydent, druga nie wie, co zrobić i naprawdę potrzebujemy ekspertów w danej jakiejś wąskiej tematyce. Także jedna rzecz to są te SOC-i wewnętrzne, druga rzecz to są firmy outsourcingowe, które obsługują inne organizacje i jednak większość firm nie chce budować sam własnego SOC-a, bo właśnie problem z kadrami i to jest jakby... Cały czas ten problem słyszymy od klientów i bardzo często klienci nas zatrudniają, bo mówią, my i tak nie znajdziemy ekspertów, a wy nam to zrobicie kompleksowo, więc poprosimy. Więc są firmy, które po prostu zajmują się SOC-iem, mają SOC-a dla kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu albo gigantyczne SOC-i, jak na przykład T-Mobile ma, to pewnie mają tam, nie wiem dokładnie ile, ale już na pewno tysiące klientów. Więc to są już naprawdę jakby firmy w firmach. I właśnie tak jak mówię, ta pierwsza linia SOC-a to jest tam, gdzie potrzeba najwięcej tych specjalistów, bo one są też jakby największe. To biorąc pod uwagę ilość firm, o których powiedziałeś, teraz procedura, jak jest zbudowana struktura zabezpieczeń, daje wyobrażenie, jak lada moment rynek zacznie krzyczeć i wołać o specjalistów, a również tych z tą wiedzą podstawową, początkową, bo ich po prostu na rynku brakuje, co sama zresztą powiedziałaś. Powiedz, czy tak z Twojego doświadczenia jest tak, że żeby myśleć o cyberbezpieczeństwie, trzeba być wcześniej związany z jakimiś branżami, czy tak naprawdę każda branża, każdy zawód jest dobry, jeżeli tylko mamy otwartą głowę i determinację? Myślę, że jak ktoś nie lubi IT, jakby tak w ogóle korzystania z technologii, no to jednak bym się nie pchała, chociaż oczywiście, tak jak mówiłam, są też takie stanowiska, które bardziej pracują na procesach, natomiast jednak gdzieś to rozumienie tej technologii trzeba mieć. Więc na pewno, jeżeli nie lubisz technologii i korzystać z technologii, no to nie, dlatego że trzeba mieć rozumienie tej technologii i to, co jest moim zdaniem bardzo ekscytujące w cyberbezpieczeństwie, ale też w związku z tym wymaga pracy, to jest to, że to jest bardzo szybko zmieniające się środowisko. Czyli musimy być na czasie. Hakerzy są niesamowicie kreatywni. Teraz jakby wykorzystują też bardzo mocno sztuczną inteligencję. Oczywiście po stronie bezpieczeństwa też wykorzystujemy różne mechanizmy, bardziej machine learning, ale właśnie AI przez hakerów jest bardzo wykorzystywana. Więc jakby myślę, że jeżeli ktoś ma taką chęć do nauki, lubi technologię i jeszcze lubi troszkę połączyć kropki, poanalizować, to tak nie wiem, nie widzę, żeby tak komuś powiedzieć, że się nie nadaje, jeżeli
jeżeli jakby lubi ten świat technologii. Nie mówię, że od razu musi być jakimś geekiem, ale jeżeli się tym interesuje, tak jak ja też nie jestem osobą techniczną, ale weszłam w tę automatyzację procesów na przykład biznesowych, bo bardzo lubię technologie, które ułatwiają nam życie i automatyzują jakieś rutynowe prace, więc na pewno takie osoby, które lubią się wgłębiać w temat, trochę poanalizować. Chyba nie znam takich osób, co by powiedziały, że weszły i teraz są niezadowolone. To ja powiem tylko jeszcze o dwóch kwestiach, myślę, że przede wszystkim poruszyłaś temat, który jakby jest taką immanentną częścią dzisiejszego IT, że IT to jest wyjście na ścieżkę long life learning. Dla jednych to jest przerażające, bo Jezu, wydaje mi się, że wystarczy się nauczyć i już potem można pracować. No w IT tak się nie da. Dla mnie z kolei jest to fascynujące, bo wchodzimy w świat, w którym do ostatniego dnia naszej pracy zdobywamy nocą nową wiedzę, pracujemy, doskonalimy nasz mózg i się uczymy. I dla mnie jest to dosyć fascynujące i na pewno takich wyzwań, czyli dalszego doskonalenia w cyberbezpieczeństwie Wam nie zabraknie. Natomiast ja też spotkałem się z takim stwierdzeniem, które w IT się zaczyna robić coraz bardziej popularne, że już nie wystarczy tylko w kółko się uczyć i umieć się uczyć i chcieć się uczyć do ostatniego dnia, ale że w IT zaczyna coraz częściej istotną kompetencją jest umiejętność oduczania się. Nie kompetencja polegająca na tym, coś umiem i zapomnę, tylko no po pierwsze, nasz mózg jest ma określoną pojemność i czasami coś trzeba z niego wyrzucić, żeby zrobić na niego miejsce. Poza tym stare przyzwyczajenia mogą być przeszkodą, żeby zaadaptować się do nowej sytuacji. Więc musimy się oduczyć tego, co było naszą procedurą, jakimś sposobem działania, a nauczyć się zupełnie nowych rzeczy i ten proces oduczenia jest dosyć ważny. I to chyba moim zdaniem też jest bardzo ważne w kontekście cyberbezpieczeństwa, bo trzeba się oduczać pewnych zwyczajów i takich chociażby, że ja bardzo lubię Joannę i Joanna jak do mnie przyjdzie i poda mi pendrive'a i powie, słuchaj, zobacz, co ja tam mam, to moje stare przyzwyczajenie jest takie, okej, no, lubię Joannę, wkładam pendrive'a, podczas kiedy on może zainfekować cały system bezpieczeństwa w całej firmie i musimy się oduczyć pewnych przyzwyczajeń, żeby móc postępować chociażby z nowymi normami cyberbezpieczeństwa. Na pewno tak, bo też często jest tak nie tylko w cyberbezpieczeństwie, ale i we wszystkich zawodach i też prywatnie, że ta rutyna nas gubi. Więc myślę, że to jest jakby jeden taki aspekt. Po drugie, jeżeli mówimy o tej zmianie i tym ciągłym doskonaleniu się i uczeniu się, myślę, że coraz mniej będzie branż, których to nie dotyczy. Ja jak studiowałam marketing, to nie było internetu. No a teraz jakby wiadomo, że ten świat wygląda zupełnie inaczej. Dla mnie to też jest ekscytujące, ale też wiem, że są osoby, dla których jest to przytłaczające. Jeżeli takie zmiany i nowości kogoś przytłaczają i nie umie sobie z nimi poradzić, to rzeczywiście to byłoby też taki argument, żeby nie iść w tę stronę cyberbezpieczeństwa, bo tam się dużo dzieje, jest dużo nowości i to jest też taka ciągła praca nad poprawianiem świadomości, bo to, o czym mówisz, te pendrive'y, czy podłączanie się do każdego Wi-Fi bez hasła, niezależnie gdzie, to są właśnie te nasze przyzwyczajenia, budowanie takiej kultury uważności, co też zresztą NIS2 na nas narzuca. Także jak najbardziej, ale też dla mnie jest to bardziej ekscytujące niż przytłaczające. Natomiast jeżeli gdzieś zastanawiacie się nad tym, czy to cyberbezpieczeństwo być może jest dla Was, to być może podpowiedzią dla Was będzie nasz test Talent Profile, test predyspozycji, który pozwoli Wam na być może troszkę poznanie samego siebie, dlatego że po wykonaniu takiego testu, który zajmuje około 15-30 minut, składa się z 36 pytań, dostajecie na swój adres mailowy podany podczas testu odpowiedź opisującą tak zwane cztery talenty, czyli cztery obszary, jakie zostały opisane przez twórców tego profilu, z tym, czym taki talent się charakteryzuje, jakie są jego mocne strony, a
ale sugerujący również, jakie zawody IT właśnie na tym talencie bazują i są jakby najbardziej skorelowane z tym talentem, więc to może Wam zarekomendować pewną ścieżkę kariery, więc zachęcam do zrobienia. Tylko też uczulam Was, żeby do tego podejść w taki sposób bardzo, bardzo luźny, ponieważ nasz umysł pracuje w ten sposób, że jak czasami coś robimy i nawet taki test predyspozycji, to chcemy sobie coś udowodnić. I czasami zamiast odpowiedzieć na pytania w sposób, który pozwoli jakby dobrze się zmapować, wypełniamy ten test mając jakąś intencję i sami trochę zakłamujemy ten test, zakłamujemy troszkę jego wyniki, więc zachęcam najpierw spacer, potem dobra kawa, oddech i zrobić taki test, być może będzie przydatny i być może właśnie Wam wskaże, że cyberbezpieczeństwo to jest wasza ścieżka kariery. To mniej więcej wygląda w ten sposób, dostaniecie takie profile. To wszystko będzie w pewien sposób jasny i klarowny wyjaśniony. Drodzy, ponieważ widzę, że pytań już nowych nie ma, że zbliżamy się do końca, to ja jeszcze tylko powiem o dosyć istotnej rzeczy. Wiedza kosztuje. Musimy sobie z tego zdawać sprawę i te kursy pociągają za sobą, jeżeli myślimy o przebranżowieniu i o ścieżce kariery, pewne konsekwencje finansowe. Dlatego też zachęcam do tego, żeby skontaktować się, myśląc z którymś z naszych doradców, ze mną czy z innym doradcą, żeby porozmawiać i upewnić się, że to cyberbezpieczeństwo jest dla Was, ale też być może porozmawiać o tym, ponieważ na rynku są pewne opcje, możliwości dofinansowania zdobycia kompetencji cyfrowych. One są trochę inne dla firm, trochę inne dla osób indywidualnych i są trochę jednak celowane do konkretnych grup, więc warto tutaj z nami porozmawiać, powiedzieć, jaka jest Wasza sytuacja, tak żebyśmy mogli zastanowić się, czy będą to firmy dofinansowania z urzędów pracy, czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy, PARP, czyli Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ona już też, tak jak na początku, głównie dofinansowywała tylko podmioty. Oczywiście jednoosobowe podmioty też były traktowane jako podmioty, więc osoby samozatrudnione mogły korzystać, ale w tej chwili pojawiają się w związku z odblokowaniem środków KPO również programy w PARP-ie dotyczące osób indywidualnych. Są oczywiście również formy pożyczek nieoprocentowanych, niskooprocentowanych z pewnymi formami umorzenia, w związku z tym nie musimy płacić całości, spłacać całości, zwłaszcza jeżeli są to kursy certyfikowane jak nasz i dotyczą obszarów technologicznych, więc zachęcam Was do tego, żeby porozmawiać z doradcami, czy o samym kursie, czy o obszarze, czy o wyborze ścieżki kariery, czy o możliwościach dofinansowania. Tym bardziej, że jeżeli już mówimy o ścieżce kariery, to my jako szkoła oferujemy Wam w cenie kursu możliwość wsparcia w poszukiwaniu pierwszej pracy, bo będziecie mieli certyfikat nasz, który jest o tyle istotny, że my sami jako szkoła posiadamy certyfikat ISO. W związku z tym jest to międzynarodowe potwierdzenie jakości szkolenia, a co też obecność na pokładzie w tym kursie specjalistów CyberClub też jest dodatkowym atutem. Będziecie mieli pierwszy projekt końcowy, który będzie można pokazać, czego się nauczyliście, co potraficie praktycznie, bo ten kurs jest bardzo praktyczny, ale no, trzeba jakoś wyjść na rynek, więc warto wiedzieć, jak pisać CV, jak efektywnie poszukiwać tej pracy, bo lada moment będą się pojawiały oferty pracy i warto wiedzieć, co autor miał na myśli, a też pamiętajmy o tym, że bardzo często firmy opisują kandydata idealnego, więc warto czasami czytać ze zrozumieniem, że taki kandydat albo nie istnieje, albo jakby istniał, to najprawdopodobniej musiałby być od konkurencji podkupiony, więc warto z uwagą czytać i szukać ofert pracy, żeby wiedzieć, że być może warto, mimo tego, że nic nie spełniamy pewnych warunków, aplikować, bo zwłaszcza za chwilę zacznie się problem jeszcze większy z specjalistami z obszaru cyberbezpieczeństwa, ale również mamy partnerów biznesowych, którzy pytają o naszych absolwentów i tutaj przekazujemy takim partnerom Wasze CV, żeby Wam pomóc ułatwić pierwszy start. No i mam nadzieję, że po tym webinarze i dzięki wiedzy, którą uzyskaliśmy od Joanny, a być może będzie to obszar cyberbezpieczeństwa. Także ja bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych stron i webinarów, które dosyć często staramy się organizować, by podzielić się z Wami wiedzą. Dziękuję bardzo, Joanno. Ja też bardzo dziękuję. Jakby Wam się pojawiły jakieś pytania, to też
Chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru. Odpoczywajcie. Miłego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.